Witam. Dzisiaj dwa pelikany z trzech modeli, które do tej pory okazały się ze specjalnej edycji M101N. Skorupa żółwia, tłumacząc na polski, to jego odmiana w kolorze czerwonym, a to w kolorze brązowym. Jak widać, koncepcja skówki tutaj trochę inna. Tu pełny kolor, a tutaj powielenie korpusu. Ale kto powiedział, że wszystko musi być identyczne? Okienko podglądu w brązowej odmianie zielonkawe, natomiast w czerwonej taka lekka żółć nawiązująca do koloru korpusu. Stalówki w obydwu modelach identyczne. Grawerunek nawiązuje do pierwszej edycji pelikanowskich stalówek, jakby naśladuje tamto liternictwo, bo obecne na stalówkach pelikana jest zupełnie inne. Spływak już nie nawiązuje do poprzednich spływaków, jest współczesny. Ten model jeszcze prawdopodobnie nie był napełniany atramentem, więc ja go też nie będę napełniał. Kaptop i skówka także nawiązująca do modelu 101 starego. Grawerunek nazwy firmy i kraju produkcji na górze oraz tradycyjne logo pelikanowskie zawsze na górze skówki umieszczane. Tutaj bez wypełnienia ten grawerunek. Oto odmiana brązowa w zbliżeniu. Tak samo widać stalówka jak i w poprzednim modelu. A oto kształt tego wzoru przypominającego skorupę żółwia, skąd ta nazwa tego modelu. Jak można się tutaj dokładnie przyjrzeć, pewnie nie ma dwóch identycznych modeli z identycznym umaszczeniem, jeśli tak można powiedzieć. W porównaniu z poprzednim tutaj identyczne. Kaptop w innym kolorze, ale ten sam grawerunek i to samo logo na górze. Jest to pełne nawiązanie z drobnymi odstępstwami jak spływak do tej edycji początkowych piór pelikanowskich, także 100% klasyka. Jak pisze, no jak to pelikan, nie ma się do czego przyczepić. Stalówki bardzo ładnie po papierze piszą. Tutaj oczywiście atrament taki brązowy, trochę nawiązujący do koloru korpusu. A teraz usiłuję napisać to, co po angielsku było na początku, czyli skorupa żółwia, brązowa odmiana. Po niemiecku tak to się ładnie nazywa. Nie można tutaj nic, jak mówię, zarzucić stalówce. To grubość F. Odwrócimy i też można pisać, chociaż tutaj przepływ jest bardzo mizerniutki. Wymiary 12 cm i 2 mm pióro z skówką, bez skówki 11,5 cm. Oczywiście gwinty są te same wielkości, te same, więc mając dwa pióra można sobie poprzekładać i uzyskać bardzo ciekawy miks pelikanowski. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne recenzje.